Monitor, który właśnie oglądacie, to Samsung 5G z serii Odyssey. Jest to jedna z najnowszych propozycji Samsunga, stworzona z myślą o graczach. A my sprawdziliśmy, jak zakrzywiona matryca radzi sobie w warunkach bojowych. Samsung G5 to 32-calowy monitor gamingowy wyposażony w matrycę VI, która według zapewnień producenta pozbawiona jest efektu smużenia. A jak jest w rzeczywistości, przekonaliśmy się podczas wielogodzinnych testów. Monitor wyposażony jest w 32-calową matrycę VA o rozdzielczości 1440p i zakrzywieniu R1000, które odpowiada ludzkiemu polu widzenia. Zestaw na biurku prezentuje się bardzo potężnie i jest to tak zwana konstrukcja bezramkowa, co w praktyce oznacza, że ramki mają po około 2 mm. Obraz nie jest też wyświetlany na całej powierzchni ekranu. Przy krawędziach pozostają 5-mm czarne paski. Gamingowy charakter monitora podkreślają ostre bryły umieszczone po bokach ramki. Na środku z kolei został umieszczony joystick do obsługi menu. Jest to według mnie najwygodniejszy sposób nawigacji, jaki jest dostępny w monitorach. Plecy wyglądają dość kosmicznie, przypominając nieco wizualizację czarnej dziury, niczym z filmu Interstellar. Delikatna faktura promieniście schodzi się do centrum obudowy, gdzie producent umieścił port zasilania, port słuchawkowy, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 oraz techniczny port USB, który możemy wykorzystać wyłącznie do aktualizacji oprogramowania. Nieco wyżej Samsung umieścił otwory VESA w standardzie 75 mm, które pozwolą zawiesić G5 na ścianie lub wysięgniku. Elementy konstrukcji wykonane są z dobrej jakości tworzywa i są dobrze spasowane. Nieco zastrzeżeń może budzić jednak ramię i stopa, które zostały wykonane wyłącznie z plastiku. Krótkie ramię pozwala jedynie na regulację kąta nachylenia matrycy w przód i w tył. Zabrakło możliwości regulacji wysokości, co może być nieco kłopotliwe w przypadku monitora o tak dużej matrycy. Warto w tej sytuacji skorzystać z dobrodziejstwa, jakim jest VESA. Niewielki zaczep na ramieniu pozwala na poprowadzenie przewodów wychodzących z urządzenia. Stopa o dużym rozstawie trzyma się dość mocno podłoża, jednak przy użyciu nieco większej siły spokojnie przesuniemy całą konstrukcję po bracie biurka. 32-calowa matryca VA w UQHD wyświetla obraz w rozdzielczości 2560x1440 pikseli przy odświeżaniu 144 Hz. Wspiera ona technologię FreeSync Premium oraz jest kompatybilna z G-Sync od NVIDIA. Czas reakcji matrycy przy wsparciu Motion Picture Response Time wynosi 1 milisekunda. Monitor uzyskał także certyfikat HDR10. Format obrazu 16:9 oraz ogromna zakrzywiona matryca idealnie sprawdzają się podczas grania, nadając obrazowi głębię. Ta sama krzywizna eliminuje monitor jako narzędzie do obróbki grafiki, jednak nie do tego on został stworzony. W grach 1440p sprawdza się idealnie. Kolory są żywe i soczyste, a czernie głębokie. Według pomiarów kontrast w G5 wynosi 2473:1. Co do smużenia, jak na matryce VR jest całkiem nieźle, a to za sprawą Motion Picture Response Time. W menu możemy dostosować prędkość zmieniania się pikseli i niwelować efekt ghostingu w 4 opcjach. Dzięki temu zyskamy efekt niedostępny dla większości matryc VA. Kąty widzenia są bardzo dobre, ekran ciemnieje, gdy patrzymy na niego z boku. Jeżeli chodzi o równomierność podświetlenia, to przy ustawieniach fabrycznych w centrum matrycy uzyskałem wynik 247 nitów. Największe odchylenia względem środka zanotowałem w prawym górnym rogu ekranu. Wszystkie wartości mieszczą się jednak w granicach tolerancji, a podczas grania różnice te nie są widoczne. Kolorymetr i1 Display Pro przy ustawieniach fabrycznych monitora pokazał nam następujące wartości. Przestrzeń sRGB została pokryta w 89,9%, z kolei przestrzeń Adobe RGB w 65%. Przestrzeń DCI-P3 67,8%. Temperatura bieli to 6245 kelwinów. Jasność nominalna to 247 nitów. Zanotowany kontrast 2473:1. Najwyższa jasność, jaką zanotowałem, to 260 nitów. Najważniejsze jest jednak odświeżanie 144 Hz, które w nowych monitorach możemy traktować już jako standard. Sprawdzi się ono zwłaszcza w bardziej dynamicznych produkcjach, w których liczy się refleks, a zauważenie wroga kilka milisekund wcześniej decyduje o naszym przeżyciu. Monitor wspiera nie tylko technologię FreeSync Premium, ale jest również kompatybilny z G-Sync od NVIDIA. Pozostało jeszcze menu. G5 wykorzystuje charakterystyczne dla Samsunga sterowanie joystickiem, co według mnie jest najwygodniejszą formą nawigacji.
Po kliknięciu wchodzimy do menu głównego, z którego możemy wybrać port wejściowy, uruchomić tryb o niskiej emisji niebieskiego światła chroniące oczy, wyłączyć monitor lub przejść do rozbudowanego menu, które dostępne jest również w języku polskim. Producent z myślą o graczach przygotował w menu osobną gałąź, gdzie będziemy mogli ustawić częstotliwość odświeżania, głębię czerni, zwiększyć czas reakcji matrycy, uruchomić FreeSync Low Input Lag oraz włączyć lub skalibrować celownik ekranowy. W zakładce obraz ustawimy m.in. kontrast, jasność oraz przełączymy się pomiędzy predefiniowanymi profilami dostosowanymi do różnych gatunków gier i nie tylko. W kolejnych zakładkach wykonamy aktualizację oprogramowania monitora, z wykorzystaniem wbudowanego portu USB wykonamy diagnostykę, zmienimy język menu oraz wyświetlimy informacje o urządzeniu. Nasze podsumowanie zaczniemy od minusów, a w zasadzie wad urządzenia. Główne są to plastikowa podstawa i ramię, brak możliwości regulacji wysokości oraz brak wbudowanych głośników. Wady te możemy traktować jako małe niedogodności, które rekompensuje niska cena urządzenia oraz niewielka masa. Kwestie regulacji całkowicie można rozwiązać, zawieszając monitor na regulowanym ramieniu z uchwytem VESA. A teraz przejdźmy do zalet urządzenia. Przede wszystkim jest to rozdzielczość 2560x1440 pikseli w UQHD, która w obecnych czasach zaczyna być już standardem. Podobnie jest z odświeżaniem do 144 Hz oraz wielkością matrycy 32 cale. Matryca przede wszystkim jest zakrzywiona, a jej zakrzywienie wynosi R1000, co jest dostosowane do pola widzenia człowieka. Przede wszystkim też jest to stosunek ceny, jakości do możliwości urządzenia. W dniu nagrywania za G5 zapłacimy 1299 zł. To wszystko pozwala z czystym sumieniem przyznać Odyssey G5 8 na 10 oraz znak jakości Gaming Society. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Samsung G5 i innych monitorach z zakrzywioną matrycą. I do zobaczenia na gamingsociety.pl. Cześć!